Kolejny aktor zaszczepiony poza kolejką. Ujawniono nazwisko. Radosław Pazura zaszczepił się przeciw koronawirusowi poza kolejnością. Radosław Pazura to kolejny artysta, który zaszczepił się przeciw koronawirusowi w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ustalił reporter Polsat News Adrian Żuchewicz. Aktor potwierdził to w rozmowie z PN. Brat Radosława, Cezary, jest ambasadorem rządowej kampanii i #szczepimy się. Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które niezależnie od etapu zerowego szczepienia obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych, zaszczepił m.in. 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Są wśród nich Krystyna Janda, Krzysztof Materna, Wiktor Zborowski, Edward Miszczak, Michał Bajor, Andrzej Seweryn, Magda Umer oraz Maria Seweryn, a także, jak ustalił Polsat News, Radosław Pazura. Brat aktora, Cezary Pazura, jest ambasadorem akcji informacyjnej #szczepimy się. Cezary nie został zaszczepiony na COVID-19 i czeka jak kas. Interwencję w tej sprawie zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Na WUM 10 tysięcy osób zapisanych, a oni wpychają kolesi w kolejkę. To nie temat tylko na kontrolę, ale na śledztwo. Zgłaszamy z posłem Janem Kanthakiem rektora WUM, Zaty Jandy, Millera do prokuratury, napisał. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg pośrednio potwierdził, że był tam, gdzie wykonywano szczepienia znanych osób, przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. To z kolei wskazuje, że pan profesor, rektor WUM, wprowadzał w błąd opinię publiczną, przekonując w sobotę na konferencji, że nie wiedział o szczepieniach, skomentował na Twitterze reporter Polsat News Marcin Fiołek.